Nareszcie chwila przerwy. Mózg mnie już boli od tego zawiłego tłumaczenia. A zrozumiałeś coś z tego ostatniego wystąpienia? Strasznie to zagmatwali. A przecież fizyka jest w gruncie rzeczy taka prosta. Czyżby? No taka powiedzmy mechanika klasyczna Newtona, której się uczymy w szkole, to być może. No ale już wszystko ponadto wydaje się mocno nieintuicyjne. Wiesz, nasza codzienna intuicja nie bardzo się zgadza z obrazem, który maluje dzisiejsza fizyka. Ale ja powiedziałem, że fizyka jest prosta. To nie musi oznaczać, że jest zgodna z codziennym doświadczeniem czy intuicją. Wystarczy nabyć nowych doświadczeń, aby zmienić naszą intuicję. Myślę, że to można zrobić, pokazując logiczność i prostotę głównych idei fizyki. No ale jak chcesz to zrobić? Weźmy taką teorię względności. To wszystkich wprawia w poważne zakłopotanie. Względność czasu, wolniej chodzące zegary. Jak chcesz pokazać, że to proste? Przecież wszystkie te zjawiska kompletnie się nie zgadzają z naszym codziennym doświadczeniem. No, nie tyle się nie zgadzają, ile nie doświadczamy ich na co dzień. Przecież wszystkie te zjawiska zależą od prędkości, z jaką się poruszamy w stosunku do prędkości światła. A nawet najszybsze samoloty czy statki kosmiczne poruszają się ze znikomym ułamkiem prędkości światła. No rzeczywiście, najszybszy statek kosmiczny, Parker Solar Probe, osiąga maksymalną prędkość 190 km na sekundę, podczas gdy prędkość światła w próżni to przecież około 300 tysięcy km na sekundę. No, to nawet nie jest jedna tysięczna prędkości światła. Nic dziwnego, że efekty są niewielkie i są dla nas zaskakujące. No ale samo zjawisko spowolnienia biegu czasu jest przecież proste. No nie wiem, czy takie proste. Rzeczywiście założenia, które prowadzą do teorii względności, są być może proste. Tylko czy da się to w jakiś sposób na palcach pokazać? Jeszcze, żeby to było przekonujące? Pokazanie na palcach może nie wystarczyć. Żeby przekonać, trzeba wzbogacić nasze doświadczenie. Na przykład przez eksperyment myślowy. No przyjmijmy, że masz rację. Ale po pierwsze trzeba jakoś pokazać, że te zjawiska naprawdę występują i to najlepiej w życiu codziennym, a nie są tylko naszym wymysłem. No, z tym łatwo nie będzie. To jest jednak dosyć egzotyczna fizyka. Poczekaj. W naszym instytucie jest przecież grupa, która się zajmuje obserwacją tak zwanych pęków atmosferycznych. Oni obserwują cząstki, które żyją tak krótko, że nie powinny dolecieć do powierzchni Ziemi, gdyby nie efekt spowolnienia biegu czasu. Może warto byłoby z nimi pogadać? Pewnie. To może chodźmy tam. Natalio, chcielibyśmy Cię zapytać o obserwację miuonów z wielkich pęków atmosferycznych. Ale może zacznijmy od tego, czym są wielkie pęki atmosferyczne, jak i gdzie powstają? Kiedy cząstki promieniowania kosmicznego, to głównie protony lub jądra lekkich pierwiastków o bardzo dużych energiach zderzają się z jądrami atomów w górnych warstwach atmosfery, powstają wielkie pęki atmosferyczne. Dzieje się to co najmniej kilkanaście kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W rezultacie dostajemy takie duże kaskady wtórnych cząstek o mniejszych energiach. Kaskady te mogą liczyć nawet 100 miliardów cząstek. I między nimi też są miony i one też powstają tak wysoko? Tak, miony też powstają. To są najliczniejsze cząstki o wysokich energiach, docierające aż do poziomu morza. Całkowity strumień tych cząstek ze wszystkich pęków łącznie jest rzędu 1 mion na centymetr kwadratowy na minutę. To jest bardzo dużo. To one dolatują do powierzchni Ziemi, przecież to są dość krótko żyjące cząstki, prawda? Tak, to są cząstki, których czas życia jest zaledwie trochę około 1 milionowa sekundy. Czyli nawet lecąc z prędkością światła, to pozwala im na przebycie maksymalnie kilku kilometrów, a jednak dolatują nas do powierzchni Ziemi i obserwujemy je w dużej ilości. No właśnie, no ale jak to jest możliwe? No, z punktu widzenia obserwatora na Ziemi, te szybkie cząstki żyją wielokrotnie dłużej, niż gdyby były nieruchome. I to zjawisko nazywa się dylatacja czasu.
Obserwacja na powierzchni Ziemi silnego strumienia mionu wytworzonych w górnych warstwach atmosfery jest często cytowana jak dowód zjawiska spowolnienia biegu czasu. No, ale to powiedziałaś obserwacja, to jak to się obserwuje? Przecież ich nie widać. No, na przykład możemy obserwować takie cząstki na obserwatorium Pierre, które znajduje się w Argentynie, na obszarze ponad 3000 km2. Na tak dużym obszarze rozmieściliśmy ponad 1500 detektorów, które rejestrują docierające do Ziemi cząstki o bardzo wysokich energiach, w tym też są miony. I to tylko takim potężnym sprzętem można je zaobserwować? A jednak nie, zaskoczę Was. Do rejestracji promieniowania kosmicznego są wykorzystywane również smartfony. Takie zwykłe telefony, które mamy w kieszeni? Tak. One mogą stać się siecią detektorów rozproszonych na dużym obszarze. Ta metoda jest opracowywana w międzynarodowym projekcie CREDO. Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory. W ramach tego projektu każda osoba, która posiada taki smartfon, może się włączyć w badania promieniowania kosmicznego. Wystarczy tylko załadować, zainstalować aplikację. Coś podobnego się wydaje nieprawdopodobne, a jednak. Fantastyczne. Dziękuję. Czyli z tego wynika, że jednak można zobaczyć efekty spowolnienia czasu. Można się przekonać, że coś się musi dziać z czasem, skoro cząstki, które nie powinny z wyższych warstw atmosfery dolecieć do powierzchni Ziemi, są tutaj obserwowane i to w bardzo dużej ilości. I bez wyjątku poruszają się z prędkością bliską prędkości światła. Tylko jak ty chcesz pokazać, że ta olbrzymia prędkość przedłuża im życie? Można by użyć pomysłu, który mnie przekonał do prostoty teorii względności, jak byłem jeszcze w szkole. O, to już parę lat minęło. No to prawda, to było dosyć dawno, ale idea pozostaje poprawna, nawet jeśli nie jest najnowsza. Posłuchaj, skoro mówimy o czasie, to musimy zbudować zegar. Najlepiej tak prosty, aby się dało powiedzieć, jak szybko on chodzi przy pomocy prostych geometrycznych rozważań. No ale zegar potrzebuje czegoś niezmiennego, czegoś stałego i niezależnego od ruchu. Światło. Zegar świetlny będzie do tego doskonały. Prędkość światła nie zależy przecież ani od ruchu źródła, ani od prędkości obserwatora. No właśnie. Prędkość światła w próżni jest zawsze taka sama. Tylko, że to nie bardzo się zgadza z codziennym doświadczeniem. No popatrz, jadę drogą 50 km na godzinę, z naprzeciwka zbliża się samochód z tą samą prędkością, tak samo 50 km na godzinę. To znaczy, z jaką prędkością się do siebie zbliżamy. 50 plus 50 równa się 100 km na godzinę. No a światło tak się nie zachowuje. Gdy zmierzymy prędkość światła z reflektorów tego samochodu z naprzeciwka, to otrzymamy zawsze taką samą wielkość, a nie 50 albo 100 km na godzinę więcej. Z tym się trudno pogodzić. No nie desperuj. Przecież stałość prędkości światła nie jest wymysłem teoretyków, tylko wynikiem pomiarów. I to pomiarów przeprowadzonych wielokrotnie z dużą dokładnością. To jest dobrze ugruntowany fakt eksperymentalny. No tak. No, potwierdzający to eksperyment Michelsona i Morleya to jest koniec XIX wieku. No to chyba rzeczywiście można powiedzieć, że stałość prędkości światła nie jest żadnym naszym założeniem, tylko wynikiem obserwacji przyrody. I ten fakt pozwala zbudować doskonały i prosty zegar. Wystarczy wziąć dwa lustra, ustawić je równolegle do siebie, wpuścić pomiędzy nie promień światła i rejestrować moment każdego odbicia jako pojedyncze tyknięcie takiego zegara. No, przy normalnych wymiarach, powiedzmy 30 cm między lustrami, to będzie raczej szybko tykający zegar. 1 miliardowa sekundy na jedno tyknięcie. No ale to niby jest szybko, ale nasze komputery czy telefony odliczają czas parę razy szybciej. Właśnie. Mamy prosty i dobrze działający zegar. Teraz musisz mi udowodnić, że jesteśmy w stanie przedostać się ze świata małych prędkości do świata prędkości zbliżonych do prędkości światła w jakiś prosty sposób.
bo codzienne doświadczenie pokazuje, że czas jest absolutny, od niczego niezależny. Co byśmy nie robili, zegarek tak samo tyka. No, nasza codzienna intuicja rzeczywiście nie pomaga. W samolocie poruszamy się z prędkościami najwyżej paręset kilometrów na godzinę. A w efekcie mamy doświadczenia tylko z takich prędkości, a nie zbliżonych do prędkości światła. Tutaj się zgodzę. No ale naszym wyzwaniem nie było pokazanie, że na co dzień doświadczamy spowolnienia biegu czasu, tylko że jest prosty sposób, by pokazać, jak to zjawisko wynika z podstawowych faktów eksperymentalnych. Chcesz powiedzieć, że z prostego faktu stałości prędkości światła możemy pokazać, że czas już nie jest absolutny? I to nie wychodząc poza szkolną wiedzę? I dostaniemy wzór na dylatację, czyli spowolnienie biegu czasu, prosto z podręcznika szczególnej teorii względności. Wzór, który jest często podawany całkowicie na wiarę. No tak, w programie szkolnym jest podawany na wiarę. No dobra, ale w jaki sposób chcesz to pokazać? Zegar już mamy. Wiemy też, że zjawiska wynikające z teorii względności, jak na przykład dylatacja czasu, zależą od prędkości, z jaką się poruszamy. Im bliższa prędkości światła, tym są wyraźniejsze. Musimy więc umieścić ten zegar w jakimś bardzo szybkim pojeździe. Sonda słoneczna, o której mówiłeś, no, porusza się za wolno, żeby można było cokolwiek zaobserwować. Dla naszego myślowego eksperymentu załóżmy więc, że mamy dwa statki kosmiczne rozwijające prędkości zbliżone do prędkości światła. Jak widzę, oba mają już zainstalowane zegary. No tak. Ty wsiądź teraz do czerwonego statku, ja do niebieskiego. Ty polecisz spory kawałek w tamtą stronę, ja w tę. Zawrócimy i miniemy się z ogromną prędkością. No, to teraz ustaw moc tak, żeby minąć się z prędkością 60% prędkości światła. Gotowe! No to jazda! No i powiedz, co widzisz na swoim zegarze? Cały czas to samo. Po prostu zegar tyka, światło się odbija tam i z powrotem, lecąc pionowo. Ja u mnie widzę to samo. Promień światła odbija się pionowo między dwoma lustrami. Uwaga, zaraz się mijamy. Przyjrzyj się wtedy, co widzisz na moim zegarze. No i co widziałeś? Zaczekaj! Gdy się mijamy, to widzę nieco inny obrazek. Mianowicie promień światła się odbija, ale za każdym razem w innym miejscu. Bo twój pojazd przecież pędzi z ogromną prędkością. Dlatego każde kolejne miejsce odbicia jest przesunięte o pewien odcinek. Czyli de facto promień światła porusza się po zygzaku. No tak. Pionowy dystans między lustrami jest ten sam. Prędkość światła jest, jak wiemy, taka sama dla mnie, jak i dla ciebie. No to teraz popatrz. Oglądane przez ciebie światło pokonuje u mnie pomiędzy tyknięciami zegara ukośny bok trójkąta. Pionowym bokiem trójkąta jest odległość luster. Taka sama u mnie, jak i u ciebie. Ale twój zegarek odlicza czas, odbijając promień światła po pionowym boku, a mój po dłuższym boku ukośnym. No nawet bez rachunków widać natychmiast, że promień światła u ciebie, biegnąc zygzakiem, musi pokonać między odbiciami dłuższą drogę niż u mnie. Ale światło, jak powiedzieliśmy, ma zawsze taką samą prędkość. A więc pokonanie tej dłuższej drogi zabierze mu więcej czasu. Czyli w moich oczach tyknięcie twojego zegara trwa dłużej niż mojego. Innymi słowy, w moich oczach twój czas płynie wolniej niż mój. Rzeczywiście prosto to wygląda. Można się posunąć jeszcze dalej. Nie boimy się przecież twierdzenia Pitagorasa. Napiszmy więc, jak długie są wszystkie boki tego trójkąta. Jak wiemy ze szkoły podstawowej, przebyta droga to prędkość pomnożona przez czas.
Zatem pionowy odcinek, czyli droga, jaką światło przebywa w moim statku między lustrami, to w takim razie prędkość światła c razy czas mojego tyknięcia t. Z kolei ukośny odcinek to prędkość światła, ale tym razem pomnożona przez zaobserwowany przeze mnie czas tyknięcia na twoim zegarze. Nazwijmy go t'. Natomiast poziomy odcinek, czyli przesunięcie statku względem siebie w czasie jednego tyknięcia, to prędkość, z jaką się mijamy, v, razy czas twojego tyknięcia t'. Szkolna matematyka. No właśnie. Pięknie pokazałeś, że łatwo można wyliczyć boki naszego trójkąta. A skoro mamy trójkąt prostokątny, to możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa i wyliczyć czas mojego tyknięcia t'. Jak pamiętamy, twierdzenie Pitagorasa to a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Czyli w naszym trójkącie będzie to wyglądało tak. Długość odcinka pionowego podniesiona do kwadratu, dodać długość odcinka poziomego podniesiona do kwadratu, równa się długości odcinka ukośnego podniesionej do kwadratu. Ponieważ chodzi o obliczenie t', to zbierzmy wszystkie t' po jednej stronie. Podzielimy teraz obie strony równania przez c kwadrat. Wyłączymy następnie t' do kwadratu przed nawias. A potem, żeby pozbyć się kwadratów, wyciągniemy pierwiastek z obu stron równania. Na koniec podzielimy obie strony przez ten pierwiastek. No, okazuje się, że zmierzona przeze mnie jednostka twojego czasu t' jest dłuższa niż jednostka mojego czasu t. Innymi słowy, t' trwa zawsze dłużej niż t, bo pierwiastek we wzorze jest zawsze mniejszy od jedności. Czyli z mojej perspektywy twój zegarek chodzi wolniej niż mój, bo jego tyknięcia odmierzane są przelotem światła po dłuższej drodze niż u mnie. Dostaliśmy dokładnie wzór z podręczników teorii względności. Wróćmy teraz do naszego eksperymentu. Kiedy przed chwilą mijaliśmy się w kosmosie, to jaka była różnica biegu czasu do naszych zegarów? No, gdy wstawimy do tego wzoru naszą prędkość, czyli 60% prędkości światła, v równa się 3/5 c, to dostajemy t' równe 1,25t. Jak widać, z mojej perspektywy twój czas płynął o 25% wolniej niż mój. No a ile by to było w przypadku prawdziwego statku kosmicznego, na przykład tej sondy słonecznej, o której mówiliśmy? No ona leci dużo wolniej, więc efekt będzie znacznie mniejszy. Z Ziemi widzimy, że zegar sondy chodzi 0,01% wolniej niż nasz. To się wydaje bardzo małą różnicą, ale to odpowiada około 4 sekundom na rok. Taką różnicę potrafi zmierzyć nawet bardzo dobry zegarek, a zegary laboratoryjne potrafią mierzyć znacznie mniejsze różnice. Serio? Tak. W latach 70. udało się nawet zrobić podobny do naszego eksperyment z zegarami na pokładzie samolotów Concorde. A wynik był oczywiście całkowicie zgodny z przewidywaniami teorii względności. Zaraz. Ale ty chyba coś musiałeś przekombinować. No bo rzeczywiście twój zegarek chodzi wolniej, gdy ja na niego patrzę. Ale posłuchaj, sytuacja jest kompletnie symetryczna. Gdy ty patrzysz na mój zegarek, to ty twierdzisz, że to mój chodzi wolniej. No to który w końcu chodzi wolniej? Widzisz, i tu leży właśnie sedno całej sprawy. Oba chodzą wolniej, oglądane z drugiego pojazdu. Bo nie istnieje jeden wspólny, absolutny czas, jak to sobie wyobrażał Newton. Ale słusznie zauważyłeś, że sytuacja jest całkowicie symetryczna. Jeśli ja zrobię tę samą analizę twojego zegara, to dostanę dokładnie takie same wnioski. To twój zegarek oglądany z mojej rakiety będzie chodził wolniej. Ale to tylko oznacza, że mój czas jest mój, a twój jest twój. I nie ma jednego wspólnego, absolutnego czasu, który można przypisać nam obu. Rzeczywiście, to pokazuje, że czas nie jest absolutny. No i widać, że dzięki temu te biedne miony, które powstają w górnych warstwach atmosfery, dolatują do nas. Ich zegarek oglądany z Ziemi tyka dużo, dużo wolniej, bo mają prędkość bardzo bliską prędkości światła. I wszystko to wynika z prostego faktu, stałości prędkości światła. No sam powiedz, czy to nie jest proste?
No, chyba mnie przekonałeś. To się rzeczywiście da prosto wytłumaczyć. Ale to tylko jedno zjawisko opisywane przez teorię względności. A gdzie skrócenie długości? Gdzie przyrost masy? A gdzie w końcu mechanika kwantowa? Nie jestem taki pewien, czy da się zrobić podobnie z całą resztą. Ja jestem przekonany, że nawet mechanikę kwantową da się przedstawić w prosty sposób. Już bardziej martwi mnie inny rodzaj pytań. Po co sobie tym wszystkim zawracać głowę? Może to i prawda, ale do czego to się przydaje, skoro to są takie słabe efekty i ledwo można je zmierzyć? A to jest akurat łatwe. Weźmy na przykład GPS. Codziennie korzystamy z niego, używając mapy w telefonie. Dla nas tu na Ziemi zegary w przelatujących nad nami satelitach GPS chodzą wolniej. Gdyby nie uwzględnić poprawki na to zjawisko, cały system rozjechałby się w ciągu kilku godzin. To jest rzeczywiście świetny przykład. Przecież nawigacja GPS to jest jedna z najpopularniejszych aplikacji w naszych telefonach. Bo jak się okazuje, fizyka jest nie tylko prosta, ale na dodatek praktyczna. A my musimy lecieć na następną sesję, bo znowu nic nie zrozumiemy. Chodźmy, najwyższy czas.